Chciałem tylko zapowiedzieć, że dzisiaj o godzinie 16:30 czasu polskiego live pod tytułem Jem kaszankę i piję wódkę. Powinno Wam się podobać. Dzisiaj godzina 16:30, wracamy do korzeni. A tymczasem zapraszam na odcinek. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jest wieczór, ale jeszcze w tym odcinku zabierzemy Stefana i Lejlę nad morze. Zabierzemy Stefana pierwszy raz, będzie trzeba wziąć tuk-tuka. I Stefan lubi pływać, z tego co wiem, bo to jest labrador, więc akcja jak zwykle, ale zobaczymy jutro nad morzem, jakie będzie zachowanie. To jeszcze w tym odcinku. A teraz szybka zupa, dużo pieprzu. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy wy też wbijacie jajko do zupy. Napiszcie w komentarzach, ja tak robię. A właśnie kupiłem mi kamerę do podcastów Logitech Brio 500 za $125. Jutro ma przyjść. Jutro ma być rano wysłana. Powiedzmy, że jutro przyjdzie lub pojutrze. A zaraz robię live'a na Mahan TV, na tym drugim kanale, tak więc sobie możecie go, bo to już będzie archiwalny, obejrzeć. I robię sobie kiełbasę z cebulką na tego live'a. Zobaczymy reakcję widzów. Pierwszy raz będę żarł na Mahan TV. A później, czyli jutro, ale jeszcze na tym filmie, zabieramy psy. Zobaczycie, jak się Stefan kąpie, labrador, lubi pływać, pamiętajcie to. Dobra, za 5 minut zaczynam live'a. Więc będzie szczypiorek, cebula, boczek. Dobra, słuchajcie, i to mi zostało. Tu jest trochę warzywek zesmażonych, chlebek z mozzarellą i jajko. Na koniec dnia jeszcze zupa. Jarek na emigracji w tle. Menadżer cały czas pracuje. Jajko i zupa. Dużo pieprzu. Dobra, my już pozamykani, strzelić zeszła na dół jeszcze. Też chcę coś zjeść, ja zjadłem końcówkę zupy, niech ona sobie je, a ja idę spać. A dla Lejli, jak widzi laptopa, to już wie, że też idziemy spać. Stefan nie chce iść na górę, a Lejla chce. To będzie sobie spała na górze. Tak, Lejla? Dobra, to już było na tyle wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam, cześć. Słuchajcie, nawet nie otwieramy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zabieramy psy. Jedziemy na plażę, Stefan będzie pierwszy raz, ale musieliśmy tuk-tuka zamówić, bo Stefan nie umie jeździć na motorku, jest za duży, nie wiem, jakby tam reagował, zeskakiwał. No. One tam zwariują. Tutaj zamyka bramę. Może zamknąć. Z chwilą pogryzły się z psem, a później sobie Lejla, nie Lejla, tylko Stefan z tamtym psem poszedł na świątynię. Stefan! Pierw się pogryzła, później ze razem poszły na przechadzkę. A później Stefan nie chciał wrócić. Nie, tam! No. There is too many people. This side. Jedziemy w tamtą stronę, tam jest mniej ludzi. Zatrzymaliśmy się w sklepiku po zakupy, tu można na paliwo kupić, my tam drobne zakupy, jakieś napoje na plaży. Stefan, zostaw mnie tu, bo ja nagrywam. No dobra, okej, dawaj go tutaj. You can thank him. To masakra. Żeby do ludzi nie biegały. Ja, dobrze. Stefan!
Chodź! Nie tam, ty tutaj. Lejla, zostaw! Odstój tu. Ani żeśmy się nie wykąpali. Stefan się nie nadaje, ucieka. Nie da się ogólnie ze Stefanem tam, bo biega do innych psów, zaczepia, ludzi zaczepia. Lejla to już jest inaczej, Lejla bardziej się słucha i tak dalej, choć z nią też są problemy, ale z nim to już w ogóle. Może się nauczy, może to trzeba wcześniej jeszcze jechać, jak nie ma w ogóle ludzi. Dobra, mówiłem, że pojadę, kąpielówki były, ale za dużo żeśmy tam czasu, tak jak mówię, nie spędzili, bo Stefan się nie nadaje. Jeszcze mam nadzieję, nie poddajemy się, bo to Australia to mówi, no easy, no easy. Zawsze jest no easy, ale to trzeba spróbować. Spróbujemy następnym razem. Może jak będę o 5 rano jeździł na ryby, to zobaczę, czy tam jest dużo ludzi wtedy, czy może w ogóle nie ma. Dobra, a ja zamówiłem wczoraj, zapłaciłem wczoraj, więc dzisiaj już z samego rana dzwonili, że wysłali kurierem takim szybkim, że może nawet dzisiaj przyjdzie ze stolicy kamera Brio 500 Logitech. 125 dolków. Ponoć jakaś taka nowość na rynku, bardzo, bardzo dobra jakość jak na takie kamery streamujące i będziemy streamować. To znaczy będę robił na tym drugim kanale, nie? Wędki zamówione z Chin lecą, ale to jeszcze trzeba poczekać. To tyle na dziś. Dzisiaj otwieram, ja już nigdzie nie pojadę, ale odcinek się jeszcze nie kończy. Rutyna dnia rozpoczęta, Strelie zamiata, zmywa podłogę, ja działam na komputerze. I tyle. I czekam na ten, na kamerkę, nie? No dobra, też mam jeszcze mokre gacie, siedzę jeszcze w tych mokrych, niech na mnie obeschną. Ale tutaj ciepło. Dobra, nieważne. Ważne, żeby działać. Dobra, Australia jedzie teraz po zakupy. I niech szybko jedzie, bo tu pora deszczowa, na niebie już się zbierają czarne chmury. Mówię jej, żeby zabierała telefon, bo ona zawsze na zakupy jedzie, nie zabiera telefonu. A niech się coś stanie z motorem, a niech się ja coś chcę, żeby dokupiła, a niech, nie wiem, ją samochód potrąci, nawet nie będzie miała ze mną kontaktu. A jedzie kupić dużo rzeczy. Podstawowe. Jajka, mięso dla psów, sodę, piwo, wino. Dobra, a ja idę robić, I will make the food for dogs. Ja to lubię, ja jestem ten, co robi. Ktoś mi w komentarzach pisał, że Australia, zrób jedzenie dla psów, ja wołam zawsze. Nie, nie wołam, żeby robiła, ja lubię robić i w 90%, 80% na pewno ja robię, karmię nasze psy. Chodź tu, stój! Stój, Stefan! Pogryzły się też dzisiaj tutaj z psem, ale to tak, pogryzły się, no to Lejla się gryzła naprawdę. A Stefan to się tak podgryzał, a później z tym psem wspólnie poszedł sobie ten, na świątynię. Trzeba go było tam łapać, a tam dużo psów jest, jak tam zacznie tego chapną. A poza tym wchodzi na nie swój teren. Dobra, pan wam teraz przygotuje żarcie. O, banany mamy, w końcu normalne, nie jakieś zielone, chociaż te banany też takie malutkie, nie? No, tu lokalne. No, i dzisiaj mają dużo. Jajka do tego. Krylie wróciła z zakupów, więc wychodzę, bo trzeba jej pomóc. Woda, wino, soda. Do tego, do mycia się tego i do golenia tego, nie? To kosztuje 3 dolary. O, i to do tego, nie? To bardziej dla mnie, bo wino dla klientów mamy w takich butelkach 0,75 bodajże one są, tak? Tak jak wino. A dla mnie jest litrowy. Dobra, Australia jedzie znowu po zakupy, bo to przywiozła z hurtowni, a jedzie kupić tutaj jajka, mięso i tak dalej. A dla psów gotowe, wbite 4 jajka, ale niech ostygnie. Stefan musi ostygnąć. Australia wróciła z ponownych zakupów, trzeba jej pomóc. Kupiła sobie coś. Neighbor. Chinese. O, byli Chińczycy w ogóle z nami pogadać i tego. Tu stawiają, bo się boją, żeby im nie ukradli, bo mają nowy. Dobra,
Tutaj mamy mięcho, warzywka. Hard chicken. Hard chicken. O, to ja lubię. To można barbecue. You can make. Why not? Make like... Dobra, to strzelnie, dobra. No, dobra, dobra. Okej, okay, I understand. To, tego. Tu są kości. To też dog can eat. Tu mamy mięso też dla psów. Widzicie, te papryczki to wrzucają taki szczypiorek w ramach reszty, takiej końcówki. Żeby zachęcić też, żeby przyjść do nich może. Ginger. Ginger, jak to po polsku? Zawsze zapominam. No, mamy cebulę, mamy sałatę. Mamy wszystko, dobra, które je poukłada, a ja idę składać odcinek. Trzeba umyć tą kuchenkę, kurczę. Dobra, na razie psy trzeba nakarmić, to podstawa. I dwa jajka dla Lejki. To jest przydział. O. A teraz to podzielimy. Dużo mięcha dzisiaj mam. Bez ryżu. Stefan większy, to ma więcej. Lejla i tak nie lubi zjadać, nie? Dobra, super. No. Kurczę, ciepłe. A niech zjedzą ciepło. No, tomorrow. Because it's a little bit hot, so I don't want to put vitamin. Because maybe we broken vitamin. Dobra. No, Stefan, zobaczymy, czy zjesz takie, kurde. Chociaż czekajcie, jeszcze palec tam włożę. Poczekaj trochę. Wait a little bit. O, to jest trawa cytrynowa. Pachnie cytryną nawet. Dobra, czas minął, można wam dawać, myślę już, tak? Dobra. No, to... Nie, jeszcze nie. Za gorąco. Poparzy sobie jęzor jeden z drugim. A ten łapczywy to będzie żar. Sobie zmywa, bo jest dużo do zmywania. Słuchajcie, baba kupiła mi sztangę Heroesów. Słuchajcie, jest mega, mega, mega live na moim drugim kanale. Zobaczcie, tam i gotowałem, i trochę przeklinałem. I wino piłem, i wódkę piłem. Także zapraszam, tutaj będzie pod filmem link na mój drugi kanał. Będzie link pod filmem i tutaj pewnie się wam też może i to wyświetla, jeżeli uda mi się to wbić to okienko. Jest mega, mega live. Zapraszam. Dobra, to już chyba ten czas. Na pewno. Ostrożnie cały czas zmył. Dobra. Tak, to już może jeść. Spokojnie. Masz, Stefan? Chodź, masz. Lejla, chodź, masz. Masz. Kupę. A sąsiad robi świnki. Zobacz. Takie piekło. Dawno nie pokazywałem. Słuchajcie, kończymy ten odcinek, ale cały czas dajemy jeszcze Stefanowi, że tak powiem, kredyt zaufania i będę go brał, tylko muszę w innej formie, wcześniej, mniej ludzi, przyzwyczajać go, pokazywać mu. Na pewno to nie wina Stefana, a może wina wychowania. On do nas przyszedł po roku, jest krótko. Tak czy inaczej, Lejla sprawuje się lepiej, a Stefanowi dajemy kredyt zaufania i jeszcze nie raz pojedziemy gdzieś z nim i na pewno się nauczy ogłady. To by było na tyle. Zapraszam dzisiaj live o godzinie 16:30 czasu polskiego. Jemy kaszanę, pijemy wódkę. Wracamy do starych czasów. Dzisiaj 16:30 czasu polskiego.